Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w 31 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, zanim będziemy kontynuować rozmowę ze starszym wioski, to parę rzeczy na początek, mianowicie troszeczkę inaczej tutaj wygląda moja postać, mam troszeczkę mniej pieniędzy, więcej bełtów, kupiłam sobie 100 bełtów, 90 wytworzyłam. Tak a propos, dalej, kolejne zmiany. Wzięłam sobie eliksiry już, ponieważ te ze zręcznością możemy już w sumie wypić. Już nie będę się więcej raczej zręczności uczyć. Jeżeli chodzi o siłę, to też wydałam sobie punkty nauki, które miałam, więc kolejny poziom przeznaczymy na przeskoczenie progu punktowego już. I też będziemy te rzeczy do siły pić. Na Tamorze cofnęłam się jeszcze po rośliny stałe. Konkretnie po jeden szczaw królewski i jeden smoczy korzeń, ponieważ go ominęłam. W sumie szczaw królewski znalazłam przypadkiem, a smoczy korzeń wróciłam się do miejsca, gdzie byliśmy. To była ta jaskinia, gdzie były grzyby i kretoszczury. Tam jakimś cudem właśnie pominęłam ten korzeń. Po prostu nie podświetlił mi go lokator. Dopiero jak się zbliżyłam trochę bliżej do ściany, na której był smoczy korzeń, to dopiero wtedy mi go zaznaczył. Niestety. Te wszystkie rośliny stałe zostawiłam na razie w kufrze, ponieważ nie umiemy jeszcze robić mikstur. Dopiero się tego nauczymy z tego, co mi się kojarzy na Korinis, więc na razie to zostaje. I co? I myślę, że sobie możemy do zręczności już wypić. My już jesteśmy na tym progu punktowym, który jest nam tak bardzo potrzebny. I jeszcze jak sobie chodziłam i zbierałam jakieś tam poszczególne roślinki na wyspie, których nie zebrałam, to udało mi się znaleźć 8 gruszek bodajże. Także musimy sobie z nich zrobić kompocik, tak naprawdę. Spróbować chociaż. Wódka z Serafisa, spoko. Daje sporego boosta. Mamy też zupy ziołowe, na przykład do siły. Możemy też zrobić, więc warto będzie to uczynić. Ale na sam początek wypijemy sobie rzeczy do zręczności, czyli te 4 miksturki. I tak na razie chodzimy z bronią pod zręczność, więc tak to będzie. Żeby się nauczyć poszczególnych mikstur, będziemy potrzebować 40 punktów nauki łącznie, ponieważ na eliksir siły jest plus 20 punktów potrzebne, a na eliksir zręczności również, więc to będzie troszeczkę nam zajmowało życia. Czy jak tutaj sobie wejdę pookradać, to ktoś się czepnie? Chyba nie. Więc od razu sobie splądrujemy. Zaraz będę kontynuować rozmowę ze starszym wioski, ale o tą skrzynię z prowiantem się chyba pogniewają, z tego co pamiętam. Jak najbardziej. Więc lepiej jej nie dotykać. Ale tutaj jest schowane coś, na przykład winko. I tu widziałam jakiś amul... Aha, bo to tą skrzynię mi pokazuje jako to. Dobra, to nie. Ale możemy sobie roślinki pozbierać, tego typu rzeczy. Tu jest Gaston na przykład. Nie wiem, czy chce mi się tak od razu iść tutaj w fabułkę, ale w sumie można by było. O, proszę bardzo, szczaw królewski na sam początek już zebrany. Troszeczkę roślin pozbieram na samym początku, zanim pójdę pogadać ze starszym wioski. Zastanawiam się, czy coś jeszcze miałam wam powiedzieć. Aha, udało mi się jednego golema jeszcze pokonać, kamiennego, więc mam o jedno serduszko więcej. To był ten... O, nasiona wysokiego dębu. Mam flashbacki z Mrocznych Tajemnic. To był ten kamienny golem, który nam przeszkadzał w drodze do pójścia po posąg. Także udało mi się go pozbyć. W drodze po posąg, w sensie do tej, Jezus kochany, jak ja dzisiaj bredzę, do tego ołtarza Adanosa, tak, to ma więcej sensu. Bardzo bym sobie chciała ukraść tą skrzynkę z prowiantem, więc można by było Melvina uśpić, bo widzę, że tamten gościu się nie czepiał. Okej, jestem, nie wiem dlaczego wywaliło mi grę, to było bardzo dziwne. Właśnie, czy te nasiona coś robią? Przywrócenie many. No dobrze, niech będzie. A, również w kuferku... A nie, nie schowałam sobie tych teleportów. Schowałam dokumenty i schowałam klucze? Nie wszystkie nawet. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Dobra, zaraz sobie go uśpię, tylko jeszcze sobie otworzymy te muszelki.
Tak mi się przypomniało, że trochę walnęłam gafę z tym Nic tu nie ma. olejem, ponieważ ten syryjski olej możemy sprzedać tutaj, Nic tu nie ma. a nie w tym. A nie dopiero w trzecim rozdziale, czy tam w czwartym na warancie. Tylko możemy go opchnąć tutaj. Na warancie możemy ogarnąć chyba rusznikarza na pewno, ale cenny olej to tutaj możemy sprzedać. Za 2000 z tego co pamiętam. Dobra, bo ja tak terkoczę i nic z tego nie ma. Uśpijmy sobie tego typka. Czy ja mam gdzieś... Nie. Także dajmy sobie sen. Mamy niepamięć, ale ja potrzebuję snu, którego chyba akurat nie mam, bo wykorzystałam niedawno. No, nie mamy snu. Więc gościu się tak będzie sapał na nas przez dłuższy czas. Może uda się wieczorem tutaj pookradać. Właśnie, bo ja lokatorek mi się wyłączył, przez to, że mi grę wywaliło. Najpierw sobie może pochodzimy po tych chatkach i splądrujemy, co się da. Będę też szukała handlarza jedzeniem, żeby kupić standardowe przedmioty. Dzban. Dobra, to co, może zacznijmy od tego starszego wioski jednak, no nie? Żeby nie było, że sobie o czymś zapomnę. Sprawdzamy więc. Co on ma jeszcze do powiedzenia? Wróćmy do okrętów. Możesz mi powiedzieć, jakie tutaj przypływały? Nie. I od innych mieszkańców wyspy też nie dostaniesz odpowiedzi. Nie wolno nam przekazywać informacji nieznajomym. Nie wolno. Dlaczego? Raż tego zabronił. Więc zostaw mnie w spokoju i nie pytaj mnie już o nic. W przeciwnym razie oboje możemy mieć duże problemy. Powiedziałem, zapytaj Rosza. Zgoda. Gdzie znajdę Rosza? Znajdziesz go. Czekaj. Dlaczego mam ci to powiedzieć? Chyba lepiej będzie jak zamknę gębę na kłódkę. Nie rozumiem cię. O co ci chodzi? To bardzo proste. Nastały trudne czasy i nikt nikomu, od tak sobie, nie pomaga. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Chcesz złota? Nie. Źle mnie zrozumiałeś. Nie potrzebuję twojego złota. Ci najemnicy i tak by mi je zabrali. Więc czego chcesz? Po prostu powiedz. Jeśli mi w czymś pomożesz, powiem ci, gdzie jest straż. Przecież mogę spytać kogoś innego. Mylisz się. Inni wieśniacy będą milczeć, uwierz mi. I najemnicy też nie będą z tobą gadać. Nie szanują ludzi króla. Sądzę, że raczej cię pobiją, niż odpowiedzą na twoje pytania. No dobra. Kradzież kieszonkowa, robimy to od razu, żeby nie było. Musimy porozmawiać z innymi mieszkańcami. Prawdą jest, że oni nam nic nie powiedzą. To już wiem. Dość prosta kradzież, wykorzystujemy to. Witaj. Zostaw mnie w spokoju. No dobrze, widzę, że nic się nie dowiem. Tam mi pokazuje jakiegoś przeciwnika. Hej, ty. Witam. Kim jesteś? Mam na imię Anna. A kim ty jesteś, nieznajomy? Nazywam się Roland. Mogę o coś zapytać? Lepiej nie. Najemnicy stali się bardzo podejrzliwi. Nie lubią, kiedy rozmawiamy z nieznajomymi. Dlatego lepiej już sobie idź. No jasne. Ona mi w takim razie nic nie powie. Kolejna kobieta. Dziecinnie łatwa kradzież. Ja oczywiście będę z tego teraz korzystać. Witaj. Zostaw mnie w spokoju. No dobra, nic się nie dowiem. Hej. Witaj, Ruba. Huba Buba. Dobra. Witam. Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? Ech, kiedyś wszystko było lepsze. A teraz siedzę tu, przy ognisku i mam nadzieję, że wojna z orkami szybko się skończy. Ale żyję w ciągłym strachu, że przydarzy mi się coś złego. No i to tyle, tak? Tak, to tyle. Witam pana Kowala w takim razie. Cześć, Wiko. Dość prosta kradzież. Zgadza się. Czym się zajmujesz? Ważę piwo dla króla. Rozumiesz, on pije tylko moje piwo. Nie mów bzdur. Po prostu chciałem. Zachowaj to dla siebie. Wybacz, ale mam dużo pracy. Nawet nie możemy z nim handlować, jak widzicie. O, ten gościu się zmył. Pytanie, czy ten drugi się też przywali o tą skrzynię? Nie. To od razu ją otworzę, żeby nie było, że mi potem będzie zalegała przez pół wszystkiego.
Dość ryzykowna. Ile wymagasz? Na spokojnie. Wszystko w porządku. Będę cię obserwował. Nie ufam ci. Idź stąd. Wszystko w porządku. Będę cię nie ufam tak ci. Tak jak myślałam. Nic się nie dowiemy. Robi się w ogóle powoli ciemno, więc wypadałoby się położyć. Może do rana? Nie wiem, jak tutaj ludzie śpią, więc lepiej nie spać do świtu. Dobra, zobaczmy. Ty jesteś tutaj na miejscu. Dość ryzykowna kradzież. 65. Witam. Jestem podróżnym, który chce tu uzupełnić zapasy. Czym handlujesz? Czym handluję? Tylko spójrz na te rupiecie. Prawie nie mam klientów, ponieważ wszystkie moje towary zostały zabrane przez piratów. Nie macie żadnego myśliwego. Był taki. Ale zbyt wiele gadał i szerzył wszelkie brednie o orkach. Dlatego Rasz wypędził go z wioski. Biedaczysko. A co możesz mi powiedzieć o orkach i piratach? Nic, chłopcze. Zupełnie nic. A co z flotą orków? Dokąd odpłynęła? Nie rozumiem, o czym mówisz. Dobrze wiesz. Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Jestem gotów zapłacić ci złotem za informację. No to jak? Posłuchaj, jeśli nadal będziesz mi dokuczał swoimi pytaniami, zawołam na pomoc najemników. O orkach niczego ci nie powiem. Zrozumiałeś mnie? Pokaż mi swoje towary. Oczywiście klasyk. Kompot z jabłek. O, on dodaje też do siły, więc bierzemy. Kupujemy jabłka. Kompot z bananów. Również daje siłę. Farmerska zupa, ser, farmerska szynka, gruszki bierzemy. Marchewki, jajka, chili. Ziemniaki też mieliśmy kupować. Zupa z ciemnych grzybów, bonus 5 do many. Dynia, seler, zupa pomidorowa, widzę, że również daje siłę. Woda, cebulę mieliśmy kupować. Kości do gry, kompot z jabłek, to się przyda chyba. Zupa z chlebem, zupa z szynki, zupa mięsna, mięsna, rybna, zupa z ciemnych grzybów. Czy ja taki przepis mam? Nie pamiętam niestety. Czy ja umiem w zupę z ciemnych grzybów? Ale na pewno kompot z jabłek nie potrafię. 10 jabłek i butelka wody. Czy gdzieś tutaj jest jakiś garnek, żebym mogła sobie coś ugotować? Obawiam się, że nie. Chociaż zaraz, bo tutaj było coś, ale... Tu ma Adela. Kocioł. Zobaczmy więc. Okej, nie umiem zupy z ciemnych grzybów. To bierzemy ją od razu. Ten przepis. Tak jak mi się wydawało, nie mam go. Chodź tutaj, Melvin. Zupa z ciemnych grzybów ląduje również w mojej kieszeni. Dobra, fajnie. To co, myślę, że sobie popichcimy od razu coś. Ponieważ mogę sobie popichcić. A Adela, ty coś sprzedajesz na przykład? Witaj. Witaj, nieznajomy. Mam na imię Adela. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland. Wszystko w porządku. Życie nie jest tu łatwe, ale jak dotąd radzę sobie. Chciałbym o coś zapytać. W takim razie zadaj je mojemu mężowi, starszemu wioski. Brak mi na to czasu. Dobra, Adelka, w porządku. To co, gotujemy, myślę. Zupa z ciemnych grzybów. Szkoda, że nie da się tego tworzyć hurtem. Będę robiła to do wykończenia oczywiście składników, więc trochę nam z tym zejdzie. Ja sobie w międzyczasie pogadam. Tak, no... Nagrywam dalej na zapas, nic się nie zmieniło. To znaczy mogłabym bardziej zająć się montowaniem filmów niż ich nagrywaniem. Ale to nie zmienia faktu, że w sumie jest całkiem przyjemnie. Jeżeli o to chodzi. Bo przynajmniej mogę sobie trochę odpocząć jeszcze przed nauką. Ponieważ na dwa przedmioty się muszę dzisiaj nauczyć. I zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo zawsze się jednak uczyłam na jeden na raz, a teraz muszę na dwa. I mam nadzieję, że mi się to po prostu wszystko w głowie nie pomyli. Jezu, ile ja mogę tych zup zrobić z ciemnych grzybów? Ja nagle będę miała ponad 100 many.
Znaczy, nie żebym narzekała. Okej, już nie mogłam zrobić więcej. Fajnie, że przynajmniej nam te opcje znikają z menu, kiedy już nie mamy na to składników. Mam nadzieję, że mam tyle wody. Nikt nie powiedział, żeby wodę kupować, a woda jest potrzebna. Znaczy, kto by się spodziewał, że do kompotu będzie potrzebna woda, nie? Kurde, pomyślcie sobie, jak przebijemy już ten próg punktowy, a brakuje nam tylko... 61%, tak? Tak. To nie jest dużo. Prawda jest taka, że na spokojnie to wbijemy za niedługo. Jezu, ja mam jabłek. Ile to będzie siły i wszystkiego. No właśnie, tak się powiem wam, że bałam o tą siłę, ponieważ ogółem smoczych korzeni jest mniej niż goblinich jagód. Więc się bałam, że po prostu będziemy mieli deficyt tej siły. Ale tutaj widzę, że tą siłę nadganiają te kompoty wszystkie i zupy ziołowe. No, zupa pomidorowa jest do siły. Zupa z gruszek, w sensie kompot, jest do siły. Kompot z jabłek jest do siły. No, nie spodziewałam się takiego czegoś, że będzie to na takim poziomie. Chyba już nie mogę więcej z gruszek zrobić, wydaje mi się. A może jednak mogę? Nie, nie mogę. Dobra, zaraz sprawdzimy, ile tego naważyłam. Sprawdźmy w takim razie. Kompot z jabłek. Mamy tutaj aktualnie 3 siły chyba z tych kompotów, tak? Parujący góraż też mamy 3 siły. Zupa farmerska, kompot z bananów. Bonus plus 1 po zjedzeniu 3. Banan. Po zjedzeniu 30. No to się faktycznie nie opłaca. Kompot z gruszek po zjedzeniu 3 sztuk. Plus 1. Zupa ziołowa również. Zupa z ciemnych grzybów. Aha, to jest 5 do many po zjedzeniu 5 sztuk. No, to myślę, że będziemy to wżerać. W sumie tą manę to moglibyśmy już zeżrać, ale to daje dodatkowe HP. Tak, przywraca 60 zdrowia, więc z tym się akurat wstrzymam, dlatego że podejrzewam, że nam się to przyda całkiem za niedługo, żeby uzupełnić na przykład zdrowie. Tu jest to ciekawy kufer, ale on jest pusty. No dobra, bo ja powinnam w sumie najpierw się zająć może fabułą, a nie tak łażeniem. Chociaż w sumie, co mi szkodzi? Tutaj nic... O, tu jest Pablo. Pablo się nam przyda. Hej. Coś ty za jeden. Co ty tu robisz? Ja. Słuchaj, nie mam czasu ani ochoty z tobą się zadawać. Okej, dość ryzykowna kradzież. Czy mogę wykonać? Mogę. Piraci na Adarmos. Mhm. Muszę porozmawiać ze starszym wioski. No musisz, więc... A pytanie, czy się ktoś czepnie, jak podejdę tu? Zostaw mnie w spokoju. Kradzież będzie trudna. 80 zręczności, ile ja mam? 80. I skąd ja wyczesnałam 80 zręczności? Z tych wszystkich bonusów? Ej, to nieźle. Dobra, wracamy do starszego wioski. Weź mi, mordo, pomóż. W porządku, przekonałeś mnie. Co trzeba zrobić? Mam nadzieję, że nie poprosisz mnie, abym pozbył się najemników. Nie, oczywiście, że nie. Chociaż cierpimy przez najemników, to jednak jest to mniejsze zło. Dopóki orkowie lub piraci na nas nie napadają, nie mam co narzekać. Piraci. Jacy piraci? Przypływał tu jeden z ich okrętów. Mów. Nie. Nic ci o tym nie powiem. Zapomnij o tym. Posłuchaj w końcu, czego od ciebie chcę. Rozmawiamy tutaj już od dłuższego czasu. Jeśli wzbudzi to podejrzenia wśród najemników, możemy mieć duże problemy. Dobrze, słucham cię. Jest taka sprawa. Wiko, nasz wiejski kowal, bardzo dobrze zarabia, ponieważ wykuwa broń dla najemników. A nasz myśliwy Baromir, odwrotnie, chodzi z pustymi kieszeniami. Jeśli Baromir nie będzie mógł utrzymać broni w porządku i nie kupi strzał, to po prostu nie będzie mógł polować. Same nasze zbiory nie wystarczą, aby się wyżywić, dlatego jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni od mięsa. Rozumiem. A co ja mam z tym zrobić? Idź do kowala i przekonaj go, aby zrobił dla nas broń i strzały. Przede wszystkim dla Baromira.
To wszystko. No dobrze. Ale jak mam przekonać Wiko? Tu, wybacz, nie mogę ci nic doradzić. Po prostu porozmawiaj z nim, a potem się zobaczy. A czy Wiko nie będzie się obawiał, że najemnicy będą się go czepiać, jeśli zacznie poświęcać mniej czasu na ich zlecenia? Nie martw się. Najemnicy potrzebują Wika, więc nic mu nie zrobią. I Wiko o tym wie. No dobra. Zanim pójdę do Kowala, z którym już notabene rozmawiałam przez chwilę, to myślę, że się przejdziemy tutaj na górę. Bo tutaj jest parę przeciwników, takich mniejszych. Typu szczurki. W teorii to są te ogromne szczury. Dobra, widzę, że mi tarcza nie traktuje jako broni. No nic. Kurde, ile rzepy. Bo to jest rzepa tam, prawda? Mam nadzieję, że to nie chwasty. Nie no, oczywiście, że rzepa. Super. Nie widzę tutaj ludzi. Aha, dobra, widzę jednak ludzi, którzy pracują. Tutaj konkretnie na polu. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak wam pomogę trochę z tymi chwastami. Ja wam powiem, że nawet nie wiem, czy to nie jest zadanie przypadkiem, bo... widzę, że tych chwastów to jest bardzo dużo tutaj. Dobra, Salentin, witaj. Dość prosta kradzież już na sam początek. Witaj. Zostaw mnie w spokoju. Okej, Salentin nie chce ze mną rozmawiać. Ale tu jest jeszcze Tarek i Salvador i Bantor. Wszystko w porządku. Życie na wyspie powinno być proste i beztroskie. Ale teraz, gdy zagrożenie ze strony piratów i orków staje się coraz większe, najemnicy wywierają na nas większą presję. Aha, no to dzięki. Lecimy dalej. Witaj. Pilnuj się, wędrowcze. Cóż taki, jak ty, robi na naszej wyspie? Przybyłem tutaj na okręcie wojennym króla. Mamy zamiar walczyć z orkami i... tak. Kiedyś też myślałem, że jestem przeznaczony do większych rzeczy. A teraz pracuję na farmie. Życie lubi płatać figle, nieprawdaż? Mogę ci w czymś pomóc. Co wiesz o zbiorach klonów? No, ja. Tak też myślałem. Aha, no dobra, dzięki. Ale ty mi, z tego co pamiętam, dasz zadanie. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Witaj. A ja jestem Bante. Jak praca w polu? Niezbyt dobrze. Dlaczego tak nagle? Dlatego, że powinniśmy pracować we czterech. Pablo znów gdzieś się schował. Gdybym tylko wiedział, gdzie znajduje się ten obibok. Wtedy przemówiłbym mu do rozumu. Dobra, to idziemy go znaleźć. My już go znaleźliśmy, bo właśnie go tam widziałam. Między tymi pudełkami z prowiantem. Więc możemy od razu tego questa załatwić. Cześć, Pablo. Dość prosta kradzież. I zaganiamy cię do roboty. Witaj, witaj. Co tu porabiasz? Jak to co? Odpoczywam sobie. Praca w polu jest dla mnie zbyt męcząca. Bante, Salentin, Salvador i Tarek muszą wreszcie to zrozumieć i zostawić mnie w spokoju. Dobra, zapiszę się najpierw. Jak tam sprawy? Dobrze. Dopóki nie muszę pracować w polu. Bante szuka ciebie. Tak. Więc czego on chce? Zapewne to wiesz. Musisz się udać do pracy w polu. Muszę. A co, jeśli nie mam ochoty? Jak ci nie wstyd? Dlaczego mam się wstydzić? Żyjecie z pracy w polu i łowienia ryb. Po to wszyscy ciężko pracują, aby starczyło jedzenia. Tylko ty ciągle się obijasz i żyjesz kosztem innych. Dobrze, że farmerzy są dość poczciwi i nie wygnali takiego nieroba z wioski. Jeśli spojrzeć na to w ten sposób, być może to źle. Inni przecież nie musieli mi cokolwiek dawać, byłem dość samolubny. Dobrze. Pomogę innym w pracy. Dobrze, że to rozumiesz. No i dobra, udało się.
To chodźmy od razu powiedzieć gościowi, że wyszło nam to na spokojnie. I co? I będziemy zwiedzać dalej wyspę. Tam są jacyś przeciwnicy po drugiej stronie. Bantor, witaj. Witam. Znalazłem Pablo. Bardzo dobrze. Gdzie on jest? Ukrywa się za skrzynkami w pobliżu domu, w którym mieszka Rasz. Ach, to tam ukrywa się ten nierób. Nic dziwnego, że nie mogłem go znaleźć. Możesz mi zrobić jeszcze jedną przysługę. Co mam robić? Pablo musi nam koniecznie pomóc, inaczej nie poradzimy sobie z polnymi pracami. Czy możesz go przekonać, aby nam pomógł w polu? I nie będziesz tego robił za darmo. Nie mam złota, ale mógłbym ci dać woreczek z ziołowym tytoniem. Dobrze. Zrobię, co będę mógł. Teraz Pablo znów będzie pracował. No nareszcie. Z nim to zawsze ten sam problem. Ale jak to zrobiłeś? No cóż, byłem w stanie go przekonać. Rozumiem. W każdym razie dziękuję ci za pomoc. Oto obiecany tytoń. No i dobra, świetnie. Czy tutaj się już coś pojawiło z podziemi? Nie. Bardzo mnie niepokoi fakt, że tutaj można tak jakby na te skały wejść. Mam jakieś nieocenione wrażenie, że na tych skałach może coś rosnąć. Tylko, żeby się tak może nie spierdzielić jednak. Ewentualnie jakoś od drugiej strony tam wejść. Aha, bo w sumie tam można wejść, faktycznie. Teraz mi się tak przypomniało, że można. Dobra, pozbierajmy tutaj rzeczy. Kolejna roślina pod ziemią. Okej, kruczy korzeń. Mogę tego mięsnego grzyba? Mogę. Dobra, mamy kratoszczurka. Pozbieramy sobie te rzeczy. Tak się zastanawiam, czy iść od razu w tamtą stronę. Oła. Uspokój się, kratoszczurze. 5 drzewa chciałam zebrać, a dostałam w dupę. Witam cię, krwiopijco. Powiem wam, że brakowało mi kuszy, ponieważ mam w niej jakby większe umiejętności, przez co szybciej nam idzie pozbywanie się wrogów za jej pomocą. No dobrze, tam może na razie nie będziemy szli, ponieważ tam są orkowie, z tego co pamiętam, w górach. Więc chyba nie ma co się tam na razie pchać. To wygląda, jakby się dało gdzieś przejść. No i w sumie trochę się da. Tylko trzeba to robić umiejętnie. Na przykład zeskoczyć do wody. I tędy się dostać na tą plażę, bo przecież tragedia. Żeby zginąć na plaży. Możesz wyjść, dziękuję. Dobra, parę jakichś przedmiotów. Jest też patelnia. Może się to nawet okazać przydatne z czasem. Ja te pnie drzewa to w ogóle mogłabym chyba sprzedawać, skoro używam kuszy i tworzymy bełtę ze stali. Lewo, prawo, nie. Lewo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. O kurdele. Oj, tego to się nie spodziewałam, wam powiem. Pasek do siły, ale zajebiście. Ściągaj ten pasior, zakładaj to. Ja nawet nie wiedziałam, że tutaj pas siły jest na plaży. Ale zarąbiście. Nie zebrałam go, jak grałam za pierwszym razem. Nawet nie wiedziałam, że tutaj jest plaża, więc... To było na tej zasadzie. Nie wiem, może spróbujemy porozmawiać jeszcze z resztą ludzi, no nie? Dość ryzykowna kradzież, 60. Witaj, witaj. Kim jesteś? Nazywam się Alex, a ty? Nazywam się Roland.
Co tu się dzieje? Masz na myśli najemników? Nic ci na ten temat nie powiem. Porozmawiaj ze starszym naszej wioski, jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, ja nie mogę o tym rozmawiać. Inaczej miałbym spore problemy. No dobra, czyli nic się nie dowiemy. Iram, dość prosta kradzież, 42 i witaj. Witaj. Mogę u ciebie zasięgnąć informacji. Chcesz informacji? Nic z tego, nie mam czasu. Muszę pracować. Kim jesteś? Mam na imię Iram. Na czym polega twoja praca? Rąpanie drewna, potem rąpanie drewna, a następnie znów rąpanie drewna. Nocami jest bardzo chłodno. Dlatego potrzebujemy dużej ilości drewna na opał. To dość nudna robota. Ale Alex mi w tym pomaga. Mogę o coś zapytać? Nie mam czasu. Muszę pracować. No, standardzik. Dobra, to może pogadamy z Kowalem wreszcie, nie? Może coś powie nowego. Aha, nie mogę z nim rozmawiać. To bardzo niedobrze. Tutaj były te dziewczyny, to już z nimi rozmawialiśmy. Tu jest jakiś pulpit. Gobliny. Spoko. Surowe mięsko, to co, biegniemy dalej, myślę. Tutaj jeszcze są, jest parę chatek, gdzie nas nie było, na przykład tutaj jest jedna. Tu są ludzie. Czy ten kuferek jest do otwierania? No nie wiem. Lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo. Ojej! Lewo, 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 prawo, lewo, prawo. Nie, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, chleb, gin i troszeczkę sztuk złota. No, nic szczególnego. Czy ten gościu się tutaj będzie denerwował na mnie? Nie. Cześć, najemniku. Dość prosta kradzież, witam. Witam. Czego tu szukasz? Chciałbym. Zabieraj się stąd! No dobra, to nic nie szukam. Od razu sobie otworzymy ten worek z ziemniakami. No i te muszelki mogłabym od razu też otworzyć, bo zdobyłam przecież jakieś chyba, nie? No, zdobyliśmy. Ojeju. Przydałyby się akwamaryny jakieś. Okej. Tam coś jest na górze, ale zanim tam wejdziemy na górę, to chyba nie będzie to takie proste. Tutaj panowie widzę, że grają w kości. Hej, ty. Znowu ty. Chcesz się znowu ze mną zmierzyć, czy jak? Przepraszam, że co? Nie mam pojęcia. Chyba chcesz mnie znowu sprowokować. O co wam chodzi? Ej, niedobrze, bo ja chyba muszę na nich wrzucić niepamięć, wiecie? Bo któryś z nich organizuje grę w kości, a ja aktualnie nie mogę ani z jednym zagrać, ani z drugim, więc... Tylko, że oni mają... Hej, ty. Popatrzcie tylko, to przecież osobisty piesek króla. Czego tu szukasz? Chcesz zebrać z nas podatki, powiedzieć nam, że łamiemy prawo, czy coś innego? No, ja... Nie ma znaczenia, czego tutaj szukasz. Ale jeśli sprawisz nam kłopoty, szybko dowiesz się, co to jest prawdziwy ból. Rozumiesz? No, skoro tak myślisz. Dalej, wynoś się stąd. Dobra, ale chyba naprawiłam ich. Na, wie sieht's aus? Lust ein paar Runden zu würfeln? Der Einsatz je Spiel beträgt nur 50 Goldstücke. No, tak jak mówiłam. Oni się troszeczkę pobagowali, bo być może widzieli, że coś kradłam i po prostu dostałam jakby od nich taki alercik, że coś jest nie tak. Dobra, byliśmy już chyba wszędzie, tu została tylko ta jedna chata, która jest nieobgrabiona. No nie mogę pogadać na razie z nikim, więc chyba musimy udać się do myśliwego i zobaczyć, co on na to wszystko powie. Gastona nie okradłam jeszcze. Wszystko w porządku. Nie powinieneś tu przychodzić! Dobra, on się oczywiście pluje na mnie, dobra. Czy z pastuszkiem gadałam? Chyba nie. Dość prosta kradzież. Witam.
Możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje? Czego tu chcesz? Odejdź! Chciałbym. Zostaw mnie w spokoju! Ale fajny kadr ma ta owieczka. Ojejku. Dobra, spoko. To nie będę im przeszkadzać w życiu. Tutaj zapomniałam, że tego się nie da zebrać. Ale będziemy teraz szukać dalej roślinek. To wygląda, jakby się tutaj dało wejść. No i za bardzo to się nie pomyliłam, bo się da. Podejrzewam, że nawet tam wyżej można wejść, ale to już może nie od tej strony. Zobaczmy, co tutaj możemy znaleźć. Tutaj... A, bo tutaj się wilk... zjadł mi kretoszczura. Hallo? No, zbieraj. O, proszę bardzo, szczaw królewski. Siema, szczurki. Dobra, zbieramy rzeczy. Dobra, może będziemy się tak trzymać jednak w miarę tych... No, kurdele. Dobra, możemy się pozbyć jeszcze tej krwiopijcy na przykład, bo mnie drażni. Tam jest jeszcze jedna zresztą. Nie wiem niestety, ile tutaj jest rzeczy do zebrania takich stałych, bo nie pamiętam. Dobra, ale trzymajmy się może najpierw jednak jednej strony. Tam się da wejść na drugą stronę, tylko że tam jest normalnie przejście. Tam są trochę silniejsi przeciwnicy, mówiąc też o orkach, ogólnie rzecz biorąc. To co, może pogadamy sobie z tym myśliwym, no nie? Tam jest w ogóle jakaś plaża też. Wypadałoby tam wskoczyć do wody i zerknąć. Tam jest kufer schowany z tyłu. Baromir. Ej, jak tam wleźć do tego kufra? Nie wiem, może jakoś tędy i potem zeskoczyć? Kurde, mi gościu dał zagwozdkę. Masakra. Dobra, to może tędy jednak bardziej. Wydaje mi się, że to ma możliwość bytu. Kuferek. Chociaż obywatela. No to miło. Cześć, Baromir. Dość ryzykowna kradzież. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Żołnierz króla, tak. Uciekasz, czy co? Dlaczego tak uważasz? No, słyszeliśmy, że armia króla już nie istnieje. I to, że orkowie was wszystkich wybili. Możesz się nie obawiać. Jestem dość żywy i wcale nie uciekam. Dobrze. A co tu robisz? Mam polecenie, aby tu się nieco rozejrzeć. Zdaje się, że macie problemy na wyspie. To prawda. Piraci zajęli drugą stronę wyspy, ale nic więcej nie wiem. Wolę trzymać się od nich z daleka. Tak bezpieczniej. Jasne. A co tu robisz? Wypędzono mnie z wioski, bo ostrzegałem wszystkich o orkach. Ci najemnicy to prawdziwi idioci. Co? Na wyspie są orkowie. Spokojnie. Jest ich niewielu, to tylko zwiad. Skąd wiesz o orkach? Byłem na polowaniu i spostrzegłem dwóch orków na pagórku. Wydaje się, że mają interesy z piratami. Prawdopodobnie między nimi jest teraz sojusz lub coś w tym rodzaju. Na to wygląda. Mogę ci jakoś pomóc. Potrzebujesz czegoś? Nie, dziękuję. Potrafię o siebie zadbać i wszystko, co potrzebne na razie mam. Dobrze. W takim razie pójdę i rozejrzę się. Dobrze. Ale bądź ostrożny. Czego możesz mnie nauczyć? A kto powiedział, że chce ciebie czegoś uczyć? Jasne. Wszystko rozumiem. Cóż, nic nie rozumiesz. Chłopcze, tylko żartowałem. Chyba nie masz mi to za złe. I abyś nie pomyślał, że stary Baromir jest jakiś złośliwy i niedobry, złożę ci taką propozycję. Nie wiem, co knują ci ludzie, którzy przybyli na naszą wyspę. Możliwe, że postanowią napaść na mnie, a wtedy przydałaby się pomoc kolegi.
Czy nie masz przyjaciół, którzy mogliby ci pomóc? Niestety, nie. Na tej wyspie każdy martwi się tylko o swoje sprawy. Najwyżej Alex zgodziłby się mi pomóc, ale on jest zbyt młody i nie chcę go wciągać w tak niebezpieczne sprawy. Jeśli poświęcisz mi nieco czasu, dopóki tu jesteś, nie tylko nauczę cię polowania, ale także pokażę, jak lepiej posługiwać się z łukiem. I co na to powiesz? Brzmi nieźle. Zgoda. Pomogę ci. Dziękuję. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o polowaniu, tylko zapytaj. No dobra, zobaczymy. Wyrywanie pazurów, zębów, skradanie się. Skradanie się też będzie potrzebne. Strzelanie z łuku to może nie. Możesz mi sprzedać mięso. Oczywiście. 3 sztuki złota za jedno mięso. Okej, możemy od niego kupować mięso. Nie wiem po co mi by było potrzebne mięso, ale dobra. Tam można wejść na górę. Ja bym sobie weszła kawałek. Albo nie, bo tam będziemy szli w innym momencie na pewno. Jestem ciekawa, co na tej plaży się znajduje. Więc możemy się przepłynąć, bo to jest inna plaża niż tamta. No przecież. Widzę sporo rzeczy. A, to widzę, że to taka bardzo mała plażyczka. Głównie pod rogowe muszle. Kołczan z ognistymi strzałami. Fajnie. Czy kołczany są obok broni, czy się stakują niżej? Niżej są kołczany. Ja już niestety zapomniałam. Tak, udało się też parę znaleźć tych... jejku. Jak to się nazywa? No, rogowych muszli i otwieranych muszli, więc od razu otworzymy. Pięknie, kolejny akwamaryn. Nic tu nie to ma. Się bardzo przyda. Czy to wszystko? Wydaje mi się, że wszystko. To zróbmy sobie F10. Czy się jeszcze przepłynąć? Może jest jakaś inna plaża tutaj jeszcze? W sumie teraz za bardzo nie mam jak wyjść chyba z tej wody od tej strony. Tak mi się wydaje, więc... I tak musimy wyjść jakoś inaczej. No, a tam jak wejdziemy od strony piratów, to nie będzie dobrze. Więc musimy przepłynąć wyspę z drugiej strony. Z tego co pamiętam, będą też tutaj teleporty, ale będą chyba tylko 2. Nic jakiegoś bardzo wiecie. No, jak już widzieliście, tam orku był. Więc... Musimy popłynąć tak troszeczkę, żeby mu to nie przeszkadzało, że ja sobie tutaj łażę. No i tak, i tam jest ta plaża, co byliśmy, potem pas siły. Dobrze myślę, chyba dobrze myślę. Tak jest. Więc wróciliśmy w sumie do punktu wyjścia. Zaraz się też przejdziemy kawałek dalej, znowu w drugą stronę. Chociaż wydaje mi się, że mogę może pogadać już ze starszym wioski. Może on ma coś do powiedzenia. Nie wiem, niestety. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. I jeszcze jedno. Wiko jest czasami bardzo grubiański. Proszę, nie bierz tego sobie do serca. Będę pamiętał. Cóż, nie zamierzam urywać mu głowy za byle słowo. Dobra, czyli widzę, że się nam bug zrobił i po prostu dialog się nie odpalił dalej, a powinien. Siema, Wiko. Hej, ty. Dla kogo to wszystko kujesz? Dla przywódcy najemników, Rosza. On bardzo dobrze płaci. Lepiej, niż myśliwy Baromir, co? Ach, o to chodzi. Słuchaj. Jeśli chcesz, abym sprzedawał mu broń, możesz o tym zapomnieć. A dlaczego? Baromir może mieć tyle broni i strzał, na ile raż mu pozwoli. Takie jest prawo. A co będzie, jeśli ktoś naruszy prawo? Zostanie wygnany. Jak Baromir? A raż czym się tu zajmuje? Nie mam pojęcia.
Zjawił się nagle i zaraz potem zebrał wokół siebie wszystkich najemników, a także i naszych żołnierzy. Cholerny drań. Nie przepadasz za nim, co? Ha. Gdybyś wiedział o wszystkim, co on tu narobił, to sam byś o nim tak mówił. Ten raż po trupach idzie do celu. Tak. I kogo on zabił? Kiedyś jeden z najemników odważył się mu coś ukraść. Wkrótce po tym, jego zwłoki znaleziono w morzu. Dlaczego pracujesz dla Rosza, a nie dla waszego myśliwego? Dlatego, że on dobrze płaci. Życie przy nim nie jest luksusowe, ale Baromir płacił mi tylko skórami i mięsem. Nie mógłbyś na to przymknąć oko? Oczywiście, mógłbym Roszowi wcisnąć jakieś inne rzeczy, a kilka mieczy i strzał odłożyć na bok. Tylko ryzyko jest zbyt duże, a ja jestem zwykłym kowalem, nie mający żadnego wojskowego przygotowania. Czy kogoś trzeba zabić? Ej, nikogo. Ale mógłbyś mi przynieść 3 bryłki rudy. Statek, który dostarczał Roszowi zapasy, przewrócił się niedaleko od wybrzeża. Skąd to wiesz? Pijani strażnicy zbyt wiele gadają. Przyniosłem rudę. No to co, zajm drugiemy się sprawą. To wspaniale. Nareszcie mam rudę, z której wykuję miecz, za pomocą którego pożyczę sobie łódź. Dobrze. Powiadom starszego wioski, że teraz 4 część broni i strzał będzie trafiała do Baromira. Ale nie więcej. No i dobra, udało się. Odnośnie tego statku, to mnie gościu zaintrygował, bo teraz bym poszła sobie popłynąć i faktycznie sprawdzić, czy takowy statek jest. Gdzieś tutaj. W ogóle tutaj jest jakaś właśnie wyspa. Tu jest jakaś łódka. A tutaj coś leży. Podejrzewam, że właśnie to jest to miejsce z tymi bryłkami, bo już je nawet widać. Krótki miecz straży. Okej, no to nie był problem, żeby się tutaj dostać. Okej, może i tak być. To co, idziemy może do starszego wioski? Poinformować, że się udało. Zrobiłem, co chciałeś. Wiko znowu dla was pracuje, a Baromir dostanie potrzebną mu broń. Doskonale. Jestem ci wdzięczny. To nie było takie trudne, co? Poczekaj. Jeśli najemnicy się o tym dowiedzą, będę miał kłopoty. Ach, nie obawiaj się. Do tej pory będziesz już na swoim okręcie. Mam nadzieję. Czy w końcu powiesz mi, gdzie znajdę Rosza? Raż mieszka w wielkim domu, przed którym stoi strażnik. To duży budynek ze schodami. Ale strażnik tak po prostu cię do niego nie przepuści. Po prostu świetnie. I co mam teraz zrobić? Porozmawiaj z nim. Jeśli ci się poszczęści, uda ci się go przekonać, by cię przepuścił. Dobrze, pójdę spróbować szczęścia. Powodzenia. No dobra, to idziemy. Jeszcze dzisiaj możemy to zrobić w dzisiejszym odcinku. Kosta, chciałbym. Chciałbym. Teraz powiesz mi, kim jesteś. Albo coś ci się stanie. Zostaw mnie w spokoju, muszę spotkać się z Roszem. Haha. A do czego możesz być potrzebny Roszowi? Muszę z nim uzgodnić jedną sprawę. Jaką sprawę? Nie twoja rzecz. Jeszcze jak moja. Dlatego, że bez mojej zgody nigdy nie spotkasz się z Roszem. Muszę wiedzieć, po co tu niedawno przypłynęły okręty. I co najważniejsze, dokąd odpłynęły. No, nie wierzę. Po co ci to wiedzieć? Nie twoja rzecz. I niech ci na myśl nie przyjdzie kombinować. Dobrze wiem, że przepływała tędy flota orków. Możliwe. Słuchaj. Musimy trzymać się razem. Jeśli orkowie wtargną na waszą wyspę, to nie będzie wam do śmiechu. Cholera, pewnie masz rację. Słuchaj, tak po prostu nie mogę cię przepuścić do Rosza. Ale jeśli wykonasz dla nas kilka zadań, możemy to jeszcze raz przedyskutować. Co mam zrobić? Kilku piratów rozbiło tu niedaleko obóz. Ci dranie wydają się być w sojuszu z orkami. Musimy więc dokładnie wiedzieć, co zamierzają. Ciebie nie znają, a ponieważ wcześniej czy później zamierzamy się z nimi rozprawić, pójdziesz do ich obozu i dowiesz się, co planują. Doskonale. A może mi podpowiesz, jak mam przy tym pozostać przy życiu? To akurat jest proste. Masz, włóż te łachmany. Należały do byłego więźnia. W nich nie będziesz wzbudzać podejrzeń.
A jeśli jednak wzbudzę? Cóż, to będziesz miał pecha. Dobrze. W sumie, to nie mam innego wyjścia. Właśnie. I jeszcze jedno, wróć tu dopiero po zakończeniu zadania. Rosza nie interesują jakieś drobiazgi. Poza tym, będzie niedobrze, jeśli zobaczycie tu jakiś szpieg piratów. Gdzie znajdę ten obóz? Po drugiej stronie wyspy. Już z daleka zobaczysz ich okręt, który stoi na kotwicy przy brzegu. Lepiej idź tam od razu, zanim wywieszą, że jesteś z nami. Czekaj. Prawie bym zapomniał. Chodzą plotki, że z piratami przybył też czarny mak, który często przebywa w okolicy kaplicy. Sprawdź, czy to prawda, czy nie. Osobiście uważam, że to bzdura. Zapewne, ludzie po prostu widzieli Kajo, maga ognia, który mieszka w pobliżu kaplicy. A on z pewnością nie będzie się zadawał z piratami. Chociaż... kto go tam wie? W każdym razie, miej oczy i uszy otwarte. Teraz idź. No dobrze. To co, moi drodzy, wydaje mi się, że w kolejnym odcinku już się tym zajmiemy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym udamy się właśnie tam bardziej w głąb wyspy. Zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie. Dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!